Siemaneczku, cześć i czołem, Czeski z tej strony i witam was na pokładzie międzygalaktycznego statku Catalina. I będziemy dalej uciekać przed zutopijską armadą, pędząc ku gwiaździe śmierci. Lord Vader nas goni i te sprawy, nie? Ja chciałbym zwrócić się od razu na jeden problem, który myślę, że... O, co to się tutaj dzieje? Nie wiem, co tu się dzieje. Ale chciałbym zwrócić na jeden problem, który myślę, że wiem, jak rozwiązać. Bo tutaj coś mi nie pasuje, że to mi nie działa, nie? I wydaje mi się, że jak położyłem to przy ścianie, to oni nie mają dojścia z tej strony do tego, żeby wyciągać te sztabki. Dlatego może od razu spróbujemy sobie przestawić. O, w ten sposób. Tylko znowuż będą musieli to zbudować, nie? Tutaj przestawić. A oni to dosyć długo robią. Ale mam nadzieję, że to mi pomoże robić po prostu sztabki, bo kurczę, te sztabki nam są tak potrzebne. A nie mamy jak je zrobić. Tutaj ziomek robi sobie te. O, o, o! Dawaj, dawaj. Czemu tu ukradłeś te sztabki? Pani! Pani! Tutaj jest ważniejsza. Nadaj priorytet. Sztabki potrzebuję, panie kochany. Właśnie, chciałbym jeszcze zajrzeć do hangaru. Czy ja wysłałem mojego powietrzny patrol? Nie zarejestrował się, nie przechwacony. No właśnie, sukces. Alright. A ja bym wysłał jeszcze, jeżeli będę mógł, na jakieś patrole. Bo to jest ciekawe, czy... Czy oni... Właśnie, tutaj patrol cały czas, nie? Myślimy. Patrol. Niech patroluje, bo jestem ciekawy, czy jest jakaś szansa, że mogą na coś natrafić. Całkowitym sukcesem. Co ty tam zdobyłeś? No i znowuż te materiały. No i elegancko. Witamy serdecznie na pokładzie. Jesteśmy w stanie jeszcze coś tutaj, misje ratunkowe, jesteśmy w stanie zrobić. Operacja badawcza może, cyk, cyk. Okej. Okay. Dobra. Pokład mieszkalny, no właśnie. I chciałbym w końcu dotrzeć do pewnego... O, o. I teraz jest przestawione i mam nadzieję, że teraz będą sobie spokojnie tutaj dosięgać. Zdobył mi tutaj statek się ten. Co tam sukcesu? Nazbierane. Szkoda, że nie całkowity sukces, ale już przeżyjemy to. Ale mamy. Proszę bardzo. Na plusie. Nawet kompozyty nam są na plusie. Elegancko. Podoba mi się to. Cyk. Wyświetl misje lokalne. Misja ratunkowa. No spróbujmy może sobie jeszcze ziomeczków uratować. Cyk, zapraszam. O, o, o. Czy tam był jakiś trup? No to jest osoba, która przetrwała mi i wiernie służy do od 5 dnia. Czy on jest martwy? To jest... Czy on nie żyje? Umiera z głodu, aha. Jak z głodu? Mamy przecież żarcie. Dlaczego z głodu? Halo? Co i teraz się zablokowało to? A czy ja mogę jakoś anulować? Zbieranie załogi. Tak, mogę anulować. Cyk. Tutaj wszystko ok. Płaczą nad nim. A czy... O! Czemu oni śmierdzą? Czy oni tak chodzą jakoś...
spotyka się z wycieńczenie. Halo. Nie rozumiem teraz ich. Dobra, zasuwajcie, lepiej trochę odpocząć, czy nie wiem co tam. Dobra, może trzeba jednak faktycznie nimi trochę odpocząć. No trudno, nie polecimy tam teraz na tym, na ostatnią misję. Jak to wygląda teraz tutaj? Czyli to budują? Dopiero teraz? Myślałem, że już zbudowane zostało. Jakieś tutaj bugi co chwilę się takie graficzne przytrafiają. No ale to jest wczesny dostęp, tak? No to mam nadzieję, że to zostanie poprawione prędzej czy później. Dobra, i teraz tutaj teraz... przenoś zasoby. O, syk. Nadaj priorytet, żeby tutaj przenosili zasoby. I przetapiali też nam to wszystko na metal. No to będzie nam najbardziej chyba potrzebne, nie? W momencie. Nie wiem jak tutaj też... O, biomasę. Biomasę tutaj robią. Podoba mi się. Całkowity sukces. Proszę bardzo. No i jestem zadowolony z tego. Aha. Operacja badawcza. Okej. A powiedz ty mnie... misja ratunkowa, powietrzny patrol, odkrycie zasobów. Też tutaj mamy jakiś. Dobra. Zarządzaj, odkrycie zasobów. Tu widzę, że są niektórzy coś troszkę zmęczeni. Tu są żywi. I szczęśliwi. No to cyk. Wysyłamy ich. A tu jeszcze ten trup leży. Nie wierzę. Na pewno bym chciał... O! Chciałbym może, ale widzę, że tak troszkę... Nie jesteśmy w stanie nawet tutaj nigdzie uciec. Byśmy chcieli. A nie, możemy... A, tylko tutaj nie dosięgniemy. Misje terenowe, zasięg wywiadowczy. No, powiem szczerze, że na razie nie jesteśmy nigdzie w stanie nawet spierdzielić. Misja ratunkowa. Nie. Nikogo nie ratujemy na razie. Nadzieję mamy wysoką. Trochę radnych. O, tu jest trup jeden. Tylko pytanie teraz, gdzie ja te trupy mam składować? No trudno się mówi. Teraz tak. Ładnie nam przybywa biomasa. Żarełko nam odbywa. Czy nam przybyło? O, i zaczęli robić. Czyli tak, widzicie. Nie można stawiać w tej grze tutaj blisko ściany, bo nie będą nosić tego, nie? Musi być jakiś kawałek odstępu. Robię też plastik, widzę sobie, z tej biomasy. Elegancko, podoba mi się. Dobra, to jakoś działa tutaj już. Już mi się podoba. Teraz tak. Budowanko. Ja bym chciał, żeby oni odbudowali wszystko, co jest tutaj zniszczone. Cyk. Zapraszam tutaj przede wszystkim. Teraz tak. Jest jakieś takie brudne wszystko jakoś. Nie wiem, czy to jest brudne, bo jest zniszczone, czy... Czy o co chodzi? A, tu jest to wszystko to. Jakby tu też gdzieś pierdyknął. Właśnie jak z prądem, bo ja ciągle, czy ja ten prąd tracę? Tracę ciągle ten prąd. Wodę tak samo. Dolny pokład. Tutaj oczywiście zawsze sobie będziemy dawać priorytet na moc, ale ja bym przy okazji jeszcze dodał sobie obiekt, powiedzmy,
duży akumulator. Że nie tyle duży akumulator, co ogólnie chciałbym mieć moc zagrożenie pożarowe 50, 80, 200 przechowuję. To jest lepsze. Tylko bym musiał sobie położyć wtedy jeszcze proces fuzji oparciu wieczne. Tu dużo potrzeba materiałów. Teoretycznie. A, i zużywa tutaj wodę. A tu to nie zużywa wody. Dobra, to może sobie połóżmy kolejny taki kloc. O, cyk. Ja tu zmieszczę jeszcze jeden. O. Musiał sobie wtedy pudełko dostosuj wielkość pomieszcza. O, właśnie. Może jeszcze jeden tutaj. Cyk. Dobra. Kontynuuj. Proszę mnie tutaj wszystko zbudować. A z drugiej strony też bym chciał. Statek. Misja zakończyła się porażką. Jak mogłeś? Wytwarza wody. Właśnie wodociągi też z drugiej strony bym chciał położyć, nie? Cyk. Na razie w ten sposób zrobimy sobie też drzwi. Cyk. Teraz tak. Tu gdzie drzwi, tu tak. Przełącznik zasilania. Żeby prąd był. Oczyszczacz tlenu. Cyk. Gaśnica. Aca. I. Przechowuje woda. Prąd. Wymagane do działania. Pompa? Czekaj, jak pompa? Zagrożenie odblokowuje... aha. Wytwarza wodę na godzinę. Przechowuje wodę. Odblokowanie zaawansowany cykl. Odblokowanie obiektów zależnych. Obiekty zależne zostają wyłączone, jeśli odblokowanie zależne zostaje... A po co mi to w takim razie ta pompa? Bo nie wiem, po co mi wtedy w takim razie pompa jest potrzebna. Może trzeba coś innego zbudować jest potrzebna. Odblokowuje obiekty zależne. No tak, ale to... Nie, to ja bym chciał po prostu skraplacz wody, bo zużywa zasób tlen. Lepsz. Cyk. Zium. Kontynuuj. Znaczy, no jak będziecie mieli materiały, to sobie wtedy to zrobicie, nie? Cyk. Jak tam szpital? Pomału się odbudowuje. O. Tak, mamy na minusie, tyle potrzebujemy materiałów, nie? A, rozumiem, czyli ten minus znaczy, ile my jeszcze potrzebujemy tych materiałów, żeby zrobić to, co zaplanowaliśmy, nie? I to mi się podoba. No tutaj cały czas dyga pani inżynier. Dobra, ale teraz pytanko. Czy ja będę mógł na przykład mostek... Jak to można zobaczyć? O, nie wiadomo co. A tu się już coś zbliża do mnie. Tu nic. Ja myślę, że sobie polecimy tutaj teraz. Nie wiem, co, nie wiadomo co tu jest. Ale polecimy tam. Nie ma ryzyka, jest ryzyko, jest zabawa, nie? Cyk. Cyk. Ciało naukowe tutaj jest w ogóle. Że ja coś mogę odkrywać też tutaj. Dopiero teraz zauważyłem, że tu jest jakiś dział naukowy. Siu! Dzień dobry. Na cześć. Tego w ogóle nie chcę, nie?
Mamy tu coś. Powietrzny patrol, wydobycie zasarowców. Wymaganie badań. Operacja badawcza. Wyślijmy może na operację badawczą, żeby zobaczyć, co tutaj możemy wydobyć. Startujemy. Jeżeli pozostaniemy tu na dłużej, ryzykujemy uderzenia asteroid. Tak? Idź na patrol. Może zniszczyć jakąś asteroidę. W takim razie... podejrzane braki. Dostawca z okresem niegodności. Płody rolne. Nie mam na to czasu. Dział naukowy. Stanowisko na mózgu dla osoby stopniu naukowy. Naukowiec, który koordynuje dział naukowy, by zwiększał zyskiwanie morale. Myślałem, że dział naukowy to będzie jakieś coś naukowego. A dowództwo? Tak, wpisu. Buduj ulepszenie. A co to jest to? Stacja ładowania robotów. Okej. Okay. Ja myślałem, że te działy to takie trochę lepsze będą. Ten... coś dawały nam. No nic. O, tlen. No dobrze. Pokład mieszkalny. A dolny pokład? Latają se tutaj nasze chłopki. No przydałoby się, żeby oni tutaj tak zrobili to wszystko, nie? Mogę na jedynie sobie przyspieszyć. Żeby tu szybciej nam to porobili. Ogólnie strasznie wolna jest ogólnie budowa w tej grze. Ale też mogę zrozumieć... o! A, zapomniałem, że tutaj jest trochę inaczej z tym. Przegapiony, nie zarejestrowaliśmy przegapionych przechwyceń. Okej. Okay. Okej. Okay. Mostek. Zarządzaj misjami. Racja badawcza. Jak to tam wygląda? Zbieranie załogi cały czas? O co tu chodzi? What the fuck? Racja badawcza. Aha. Nie wiem, ktoś umarł? Taki chaos trochę się tutaj z tymi ludźmi robi. Automatycznie przypisz, tak? No tutaj jest jeden trup, ale to jest taki... o, ten śmierdzi w ogóle. Czy wy odlatujecie, czy nie? Powoli usunięcie z misji. Frakcja się mobilizuje. Jak to? 30 godzin. Może jakiś patrol mogę wysłać? Ten? Się mobilizuje? Próbujmy. Jak a nie odlot, dobra. Strasznie jakieś, nie wiem, odloty te wszystkie, tak jakoś wolno to wszystko idzie. Jeszcze chyba jest do poprawki troszkę rzeczy tutaj, jakby nie patrzeć. Pokład mieszkalny. O, tu jest jakiś tu.
Jak oni giną? Ale o co chodzi? O, nadciągające zagrożenie. Chciałam zrobić. Zbliża się asteroida. Aha. Zbliża się asteroida, ale co ja mam zrobić z tym asteroidą? Nie wiem. Alarm czerwony? Potwierdzam. Trafienie. Macie za swoje. O! Dobra. Zaczynają ten działać. Widzę cel. Potwierdzam trafienie. Macie za swoje. No i pięknie. O, trafiony. Potwierdzam trafienie. Pudło o włos. Brakuje mi amunicja typu... O-o. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak wracam? Jak brakuje amunicja? Halo? Czerwony alarm. Jest. Stary! Ładuj tą amunicję i wypierdzielaj na asteroidę. No przecież we mnie to zaraz pierdyknie. Widzę cel. O! Macie z... O, trafione, dobra. Czysto, udało się. Dobra, to zielony alarm. Wracamy. Załoga gratuluje. Bo już mi się trochę gorąco zrobiło, jak tam... Wyświetl dziennik statku. Okej. Okay. Pada w rozpacz. Stan załogi. Dwa trupy. No dobra, a co ja mam zrobić z tymi trupami? Sprawdź postać. Nie żyje inspiracja. Bo teraz pytanie. Czy ja mogę, nie wiem, wyrzucić ich w przestrzeń kosmiczną na przykład? Jakiś ten? Wypierdzielanko? Zrobić? Jakby na przykład zrobił tu. Tu. Powiedzmy. Dodawanie. Jakiś medical care. Łóżko medyczne. Okej, to mamy. Kostnica. O! Wywołuje 6 elementów typu worki na ciała. Nieprzewodnione worki na ciała mogą negatywnie wpłynąć na stan emocjonalny. Oddajemy duszę gwiazdom, a ciało skrzynce. A, czyli muszę kostnicę sobie zrobić. Teoretycznie, bo tutaj chyba widzę, że mam kostnicę. Ale nie jestem pewien. Nie, no jest niby kostnica. Umywalka. Zaspokaja potrzebę higiena. Zbiornik z medigelem, budka terapeutyczna, to wszystko potrzebuje, nie, no niby mam, kostnice, worki na ciała 2 na 4, no i super, no i niby działa, ale nie do końca, sukces, co się znowu dzieje, zbliża się asteroida, całkowity sukces. Dobrze, to teraz tak. Ty... Aha, tutaj dopiero niosą tą amunicję. Kruźba. Poproszę, alarm czerwony. A moglibyście tutaj szybciej tą amunicję przynosić? Nadaj priorytet. Nadaj priorytet. Kurde, no mać. Na stanowiska. Powietrzny patrol. No i co? Jeszcze niech ci sobie polecam na ten.
na zbieranko. To są jakieś inne surowce? Nie. Widocznie polecam. Kurde, powiem tak szczerze, że... jest ciężko. No o. Rdzony uszkodzenia regulatora... Czego? Panie, jakby pokazywali, co tu się... Że mieliśmy dronek w sali o uszkodzeniach w sali obserwacyjnej. A gdzie jest sala obserwacyjna? Panie, jakby mi to jeszcze pokazywało... Gdzie są te uszkodzenia? Jaka sala obserwacyjna? Gdzie jest sala obserwacyjna? Szynownia? Nie mam zielonego pojęcia. Jest bezpiecznie. Nie mam pojęcia, gdzie jest sala obserwacyjna. A to co, to jest to trzeba naprawić chyba, nie? Zatwarzaj. Zatwarzaj. I tu mają szybko jedzenie. Dobra, niech tu harują. Obietnice. Produkcji. A, dobra, czyli obietnice tutaj dopiero... No, jeszcze nie ma obietnic po prostu. Dobrze. Powiedzmy, że to jakoś działa. Przegapionych przechwyceń. Okej. Okay. A, za późno po prostu wystartowaliśmy. Ach, to pierdziele. Takie. No, my przyszedłem zbliżenie asteroida. A my dopiero co wróciliśmy. Ten Siomek, musisz wygierdzielać. Startujemy. No ale to, oj kuźma, co za paździochy. Co ja tutaj będę co chwilę? Alarm napastnicy, alarm czerwony. Na stanowisko bojowe. Ale to już. A ja wody prawie nie mam. Czemu ja nie mam wody? Co mi tak nagle znikła ta woda? Ja sobie wypraszam. Przecież oni mi tu pozdychają. Dobra, zniszczył. Pudło. No co za baran. Widzę co? Zakończono sukcesem. No nie wiem. Macie za swoje. No, scalił prawie. Otrzymaliśmy meldunek. Jezus Maria, to szybko tutaj idzie, szybko znika. Regulator skoku świetnych. No to chyba wiem, gdzie jest. Maszynowni. Tak czy nie? No, są tu jakieś regulatory. Poziom tlenu krytyczny. Jak poziom tlenu krytyczny? Wody chyba. Myślimy o uszkodzeniach. Jezus Maria, tu wszystko znika. Czysto udało nam się. Jak udało nam się, jak oberwaliśmy? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Obietnica wypełniona, nikogo nie stawimy. O! Porażka. Nie wiem, ja chyba spierdzielam z tego układu. Coś mi się wydaje, bo ja tutaj nie przeżyję długo. Weźmy może od razu sobie tutaj spierdzielam.
A, deszcze meteorytów. Aha, Tak jak tutaj. Dobra, spierdzielajmy stąd. Nieważne. Idziemy stąd, bo my tutaj długo nie przeżyjemy przy tych meteorytach. Znaczy, tam też są meteoryty, ale... 3, 2, 1. Let's go. Z deszczu pod meteoryty, nie? Tak, można powiedzieć troszkę. No ale to już jesteśmy zawsze krok do przodu. Jeżeli postawimy to dłużej, ryzyko uderzenia, okej. A powiedz ty mnie, tutaj jest też meteoryty, to też meteoryty. Zasięg. Tutaj nic nie widać. To wszędzie i tak meteoryty są, tak? Niestety. Kapitan Księżniczka Euforia. No dobrze, no to teraz tak. Zarządzanie misjami. Weźmy sobie może obojętnie jakie surowce. Po prostu lećmy. Tarp. Żeby cokolwiek po prostu zdobywali, nie? Cyk. Start. Możesz ty też jeszcze polecieć, patrolować. Jakby coś się tam przytrafiło. Dobra. Czy w ogóle tu ktoś robi ten metal? Tak z ciekawości? Bo strasznie jakieś tam... Patrzcie, no cały czas materiały mam. A ten metal, no niby jest tutaj robiony, ale jest, no... mało efektywnie robiony. Chyba, że włożył jeszcze jedną taką maszynę tutaj. Ja bym potrzebował wody przede wszystkim. Dolny pokład, o właśnie. Czy ty mi to robicie, tą wodę? Musimy przyspieszyć w takim razie. Tutaj nie... no... no zobaczcie, ile ja mam wody. Zobaczcie, ile ja mam wody. Smuteczek. Napełniam je. A. Ten tutaj jest spragniony. My szybciej to róbcie, chłopi. Czasem. Dobra. To tam przywiozłeś. No i kolejne. I sztabencje też. O. Mi się podoba. Dobra. Miejsce lokalne. Dobycie surowców. Cyk. Jazda. Tutaj kolejny sukces. Wrócił też surowce. Myk, myk. Wyświetl lokalne. Dawaj, dawaj. Myk, myk, myk. Na surowce zapraszamy. Przegapionych przechwyceń. Dobra, surowce. Myk, myk, myk. Zapraszamy. Aż ktoś padnie z głodu czy z czegoś tam, bo widzę, że... nie idzie mi to za dobrze. Znaczy mi nie idzie już sobie za dobrze. Halo! Panie! Proszę się obudzić. No cóż. Halo! Proszę się obudzić, wstawać i do roboty. O, tak, popsikaj go. Żelikiem wstajemy i do roboty. No. Myk, myk, myk. A, tutaj też. Myk, myk, myk do roboty. Dobra. Nic dziwnego, że tu ludzie giną, ale no, trzeba, no... trzeba sobie jakoś radzić, nie? Kostnicy będę musiał więcej postawić niedługo. Dobra, róbcie w końcu te oczyszczacze wody. Nie, oni dopiero pomieszczenie budują. No co za paździochy. Z takim tempie to, panie kochany, to my... A, nieważne. Wykryto nadciągające zagrożenie. Oh no. Alarm czerwony. Hangar. Cyk.
Proszę, szybko, szybko. Automatycznie przypisz załogę. Wyświetl. Powietrzny patrol. Myk, myk, myk. Zapraszamy. O, coś tu się zakończyło sukcesem. Myk, myk, myk. Dzień dobry. Macie za swoje. Dobra, ktoś to coś trafił. Podoba mi się to. Widzę cel. Myk, myk, myk. Jak można odpisać tą załogę? Bo tutaj na przykład jakiś sobie leży. Jeff. No super. Poproszę więcej uderzeń w mój kadłub. O, nadzieja utracona. Uderzenie wykryto, utratę ciśnienia. Bo w ogóle wody nie mam. A, jeszcze raz poproszę. Coś jeszcze? Może ktoś chce uderzyć we mnie? Zapraszam. Zapraszam. Można uderzyć. A czego ci stracili w ogóle tyle załogantów? Aha. To jakieś trupy, nie trupy. Nieważne. Niech leży. Dobra, alarm zielony. Cyk. Wracamy. Poziom tlenu krytyczny. O. Co to takie? Poziom tlenu krytyczny. Nie! No! A czekaj, czekaj. A oczyszczacz tlenu to co on zużywa? Wodę pewnie. Produkuje dość tlenu dla 10 członków załogi. Nadzieja utracona. Chylę się ku upadkowi naszego imperium. W ogóle jaki ten. Poziom tlenu krytyczny. Co się zbliża się asteroida? Dlaczego? Czy ja mogę spierdzielić stąd? Deszcz meteorytów. Tutaj bym chciał spierdzielić. Ale musimy pierw to przetrwać. Alarm czerwony! Jest źle. A będzie tylko jeszcze gorzej, nie? Chyba. Strasznie długo oni budują to wszystko, nie? To jest jakaś bolączka. No tu powinno być pudło o włos. Widzę cel. Nadzieja utracona, nadzieja wykrata, który... No... Jak nie zrozumieliśmy przechwyceń? Powietrzny patrol bojowy. Dlaczego on nie atakował tych asteroidów? Nie! Dobra, w sumie to. O, poziom zielony, już tam. Jeszcze poproszę uderzyć kilka razy we mnie. Nie wiem. Nie wiem, co ja zrobię nie tak. Proszę, nie dam dużej rady. Trudno. Przegapionych przeswyceń. Dlaczego ten patrol w ogóle nie atakował tych asteroidów tym razem? Rana. Nadzieja nam spada. No ale budujemy ten. No nie. Nie. Asteroida. Dobra. Trudno.
Nadzieja umiera ostatnia. Zobaczmy, czy zbudują nam chociaż skraplacze wody. Nie dam dużej rady. No, trudno. Pum. 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 Jeszcze? No, no. Pum. A. Dobrze. Dobra, budować szybko tutaj. Proszę mi tu budować. A gdzie są ludzie w ogóle? O Jezus. Brak filtra tlen. Dobrze, to dwa. Brak filtra tlen. 100%, 1%, 100%. Tutaj nie ma tych tlenów, nie? No i w niektórych pomieszczeniach jest dużo tlenu na przykład, nie? Tutaj. 100%, tu czy dobrze, 46, tu powinno być trochę więcej tego tlenu. Czemu nie ma? Czawka z apteczką jest tu? W ogóle oczyszczacz tlenu jest. Na korytarzu na... O Jezus, ile tu trupów. Nic nie rozumiem. Panie kochany. Ja chyba jednak... No, Odyseja nasza kosmiczna się skończyła. Jest trochę jeszcze błędów w tej grze i troszkę wymaga chyba... Czegoś mi brakuje jeszcze w tej grze. Trzeba będzie po prostu... No, ile trupów w ogóle wszędzie leży. Powinienem chyba więcej też postawić na te tle... na te oczyszczacze tlenów. Więcej ich postawić i tak dalej. Bo to nieodzowny system podtrzymania życia produkuje dość zasobu tlenu dla 10 członków. No. A, tylko patrzcie, to zużywa wodę i tlen, i ten. I prąd. A my z tym mamy problem. Z prądem i z wodą. Zarówno. No jest trochę problemu, nie? Dlatego no... Jakby to powiedzieć... No zrąbaliśmy po całości. O, ten tu już też tam ziomek. Szybki oddech, nie mogę wytrzymać. No cóż. Twoja załoga utraciła całą nadzieję. Ostatnie światło Pleiades ugaśnie. Twoja obietnica została złamana. Wraz z nią ginie nadzieja. Postęp. No to takie, no... 1/6, liczba dni 7, odwiedzone gwiazdy 7, starcia z wrogiem 0, udane misje 33, stracone, cała załoga 85, ocaleni cywile, utracona. No, widać, że tu trzeba ponownie próbować, natomiast ja bym poczekał, aż ta gra wyjdzie może do jakiegoś późniejszego stanu, jakichś poprawek, czy czegoś i być może jeszcze sobie do tej giereczki kiedyś wrócimy. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba ta gierka, czy może ktoś grał w tą gierkę z was i może jakoś mu lepiej poszło. Jakieś wtedy porady na przyszłość. Co źle zrobiłem, żeby mieć wodę, żeby mieć prąd, żeby mieć tlen i żeby nie ginąć tak szybko. Tymczasem, nara!